Czas rozpocząć prezentownik Stilgara na 2021 rok. Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na Morelli TV. Jak widzicie po tytule, czas na prezentownik, czyli to ja będę wam dawał jakieś pomysły na prezenty. A jako, że tradycją już w moim prezentowniku stało się to, że wybieram rzeczy budżetowe, to nie inaczej będzie w tym roku. Ponieważ większość rzeczy, które tutaj widzicie, kosztuje mniej niż 100 zł, a niektóre są nawet tańsze niż 50 zł. Jednak jako, że też zajmuję się monitorami, to znajdą się na przykład jeszcze jakieś uchwyty do monitorów, albo oczywiście i same monitory pod sam koniec, jednak głównie skupimy się na, moim zdaniem, bardzo fajnych, tanich rzeczach. Więc nie przedłużając, po prostu zapraszam was do oglądania. Jako, że na biurku nie ma dosłownie nic, to musimy zacząć od zera, więc pierwszą naszą warstwą będą podkładki. I zaczniemy od najmniejszej, ale paradoksalnie też od najdroższej. SteelSeries QCK to nic innego jak legenda wśród podkładek. To jest sprzęt używany przez lata i wyrobił sobie markę jako tego sprzętu dla e-sportowców. Tak więc wiele osób uważa, że jeśli chcecie myszkę do jakichś e-sportowych gier, to jest po prostu bardzo dobry wybór. W rzeczywistości różnice, jeśli chodzi o górne pokrycie, o ich tarcie i tak dalej, nie są aż tak ogromne, jednak prawda jest taka, że SteelSeries QCK to po prostu bardzo fajna podkładka. Są różne rozmiary, a sama podkładka nie ma tego zewnętrznego obszycia, co dla niektórych jest słusznym minusem, ponieważ oznacza to, że ta górna część może się zacząć troszkę odklejać, ale dla niektórych jest plusem, ponieważ niektórych po prostu irytuje to obszycie i jest niewygodne dla naszych przedramion. Ogólnie jednak mówiąc, jeśli ktoś szuka takiej właśnie podkładki na samą myszkę, to SteelSeries jest zdecydowanie bardzo ciekawym wyborem. Ale jeśli szukacie czegoś większego, co ma lepszy stosunek ceny względem tego, co dostajemy, to popatrzcie na następne propozycje. Dream Machine weszło na swój rynek z podkładkami już jakiś czas temu, ale prawda jest taka, że do teraz moim zdaniem mają jeden z najlepszych stosunków ceny względem tego, co dostajemy, jeśli szukamy produktu lepiej wykonanego. To jest podkładka, która paradoksalnie kosztuje nawet mniej niż mniejszy SteelSeries, który widzieliście przed chwilą. Jest genialnie wykonany, nie ma żadnych dziwnych wzorków, nie licząc tych literek DM tutaj, ale to raczej nikomu nie będzie przeszkadzać. Fajne, przyjemne i miękkie obszycie. No i oczywiście wielkość. Są różne wielkości do wyboru, do koloru. Więc jeśli szukacie jakości, ale o dobrym stosunku ceny względem tego, co dostajecie, to chyba się nie da pobić Dream Machines. Jeśli jednak chcecie kupić prezent albo sobie, albo komuś innemu, który ma być jeszcze większy od tego, to mam dla was propozycję. Powitajcie podkładkę o nazwie Crux Space Max. I ta nazwa dosłownie oddaje wszystko, ponieważ to jest dosłownie tak samo duże jak nasz wszechświat. Dosłownie to jest prześcieradło. Radyjko kiedyś na jednym materiale powiedział, że tym się można przykryć i wtedy mu było ciepło. To jest ogromne. Ogromne. To jest dosłownie podkładka na całe biurko. Tak więc jeśli ktoś z was szuka właśnie czegoś takiego i co może być bardzo ciekawe poniżej 100 zł, to moim zdaniem znalazł. Odrobinę gorsza jakość wykonania niż Dream Machines, odrobinę bardziej szorstkie poszycie, ale moim zdaniem, jeśli ktoś szuka bardzo podstawowej, minimalistycznej, ogromnej podkładki o genialnym wręcz ogumieniu z tyłu, która pokrywa całe biurko, to nie ma ani jednej propozycji, która ma po prostu lepszy stosunek ceny względem tego, co dostajemy. Podkładka jest na biurku, więc coś musimy na to położyć. I zaczniemy od klawiatur. Klawiatur, które nie nazwałbym, że są klawiaturami dla graczy, a raczej są to klawiatury, które czymś się wyróżniają w swojej cenie. No i co najważniejsze, są tanie jak na to, co oferują. I zaczniemy właśnie dosłownie od najtańszej z nich. Logitecha K120 polecam praktycznie co roku, ponieważ jest to jedna z tych klawiatur membranowych, która kosztuje bardzo mało, a po prostu działa, robi to, co ma robić i uwaga, uwaga, nie jest bardzo gąbczasta. Niestety, ale rynek klawiatur membranowych jest tragiczny. Mnóstwo bardzo tanich klawiatur ma tak dziwną konstrukcję oraz można powiedzieć tą membranę od dołu z takimi gąbkami, które są strasznie gąbczaste i bardzo niemiło się po prostu na tym pisze. I moim zdaniem K120 to jest jedna z tych klawiatur, która po prostu przeżyje lata, a to co jest najważniejsze, ona nie jest gąbczasta. Na tym się po prostu pisze przyjemnie. Nie powiem, że bardzo dobrze, ale hej, za jakieś 30 albo 40 zł też nie możemy oczekiwać nie wiadomo czego. Tak więc jeśli znacie kogoś, kto po prostu ma jakąś starą albo słabą albo złą klawiaturę, a akurat dużo pisze, bo pracuje albo szkoli się zdalnie, to jest najtańsza możliwa propozycja, która po prostu zdecydowanie poprawi komfort i będzie to o wiele przyjemniejsze niż wiele różnych innych klawiatur na rynku. Ja po prostu kocham K120, no co mam powiedzieć, to jest tak proste jak budowa cepa i po prostu działa. Jeśli jednak macie troszkę większy budżet, to polecam popatrzeć już na tego właśnie A4Techa z jednej zasadniczej przyczyny. Jakość wykonania.
To jest sprzęt, który jest wykonany znacznie lepiej niż to, co mówi o nim jego cena, a kosztuje on często poniżej 100 zł. I co jest bardzo ważne, jest to moim zdaniem jedna z najlepszych klawiatur membranowych do pisania, ponieważ ona jest wręcz klikająca. Uczucie pisania na tej klawiaturze jest całkowicie inne niż na jakiejkolwiek membranie. To w żadnym przypadku oczywiście nie jest mechanik, ani niskoprofilowy mechanik, tylko nadal membrana, ale membrana, która jest bardzo taka przyjemnie, soczyście sprężnująca. Po prostu pisze się na tym bardzo fajnie. Trzeba się przyzwyczaić, ponieważ te przerwy między klawiszami mogą nie wszystkim podpasować, jednak moim zdaniem, kiedy już się przyzwyczaimy i będziemy na tym dobrze pisać, to będziemy z tego bardzo zadowoleni i po prostu nie będziemy chcieli wrócić do jakiejkolwiek innej membrany. A dodatkowo dodatek. O, tutaj jest jeden port USB, o, tutaj jest drugi port USB i możecie go wykorzystać do czegokolwiek chcecie. Pamiętajcie tylko, że to jest USB drugiej generacji, więc to nie jest ten najszybszy, ale wszystko tutaj do tego podłączycie. Tak jakby to był zwykły, dodatkowy port USB w komputerze. A co jeśli ktoś nie chce myśleć o pracy ani o szkole, tylko o wypoczynku i relaksie? Wtedy polecam popatrzeć na to. To jest również klawiatura, która jest na rynku od lat i która po prostu nie ma konkurencji. Logitech K400, jak sama nazwa wskazuje, to jest klawiatura do kontrolowania mediów. Raczej nie polecałbym kupować tego jako naszej głównej klawiatury do na przykład pisania, ponieważ mimo wszystko ta klawiatura jest skompresowana i może się pisać dosyć dziwnie, ponieważ ona fizycznie jest troszkę mniejsza. Te przerwy między przyciskami też nie są idealne, a dodatkowo w żadnym przypadku nie polecam tego do gier, ponieważ jest tutaj wyczuwalne opóźnienie, jednak ta klawiatura nie powstała do tego. Ta klawiatura powstała do tego, że możemy się po prostu walnąć na sofie, podłączyć całość albo do komputera, albo do laptopa, albo do jakiegoś boxa TV, albo prosto do Smart TV, bo to też będzie działać. I tak po prostu wszystko z tego poziomu kontrolować. Mamy tutaj touchpada, więc mamy normalną myszkę, mamy normalne przyciski, mamy możliwość kontrolowania głośności, mamy klawiaturę, tak więc możemy normalnie wpisywać to, co chcemy wyszukać. Tak więc jeśli ktoś nie lubi na przykład kontrolować różnych rzeczy za pomocą samego pilotu, albo średnio, bądź po prostu nawet nie posiada wyszukiwania głosowego i tak dalej, to taka klawiatura do kontrolowania wszystkiego jest po prostu przegenialną opcją. I chociaż jakość wykonania tego nie powala, to funkcjonalność tej klawiatury jest po prostu taka. Podkładka jest, klawiatura jest, no to czas na myszkę. I w tym roku pokażę Wam tylko jedną. I to taką, która ma bardzo fajne miejsce w moim serduszku. Logitech G305. To jest myszka, która dla mnie dużo znaczy z tego względu, że ona wprowadziła mnie w świat bezprzewodowych peryferiów. Jest to myszka bezprzewodowa, ale przeznaczona stricte do grania. Jeśli ktoś z Was nie wie, to technologia bezprzewodowa tak bardzo poszła do przodu, że aktualnie ogromna część największych, najlepszych e-sportowców na świecie korzysta właśnie z bezprzewodowych myszek. Z tego względu, że sam przewód, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, w rzeczywistości przeszkadza nam, jeśli chodzi o możliwie jak najbardziej równomierne poruszanie czymś takim. I nie inaczej jest tutaj. Logitech G305, oprócz tego, że mamy mnóstwo kolorów, więc każdy znajdzie coś dla siebie, kosztuje bardzo mało jak na sprzęt bezprzewodowy, a dodatkowo bateria, która jest w środku tego, wytrzyma 3 albo 4 miesiące. Tak więc bardzo, bardzo długo. No chyba, że używacie myszki 16 godzin dziennie, to wtedy nie, ale wiecie o co chodzi, ok? Bardzo długo ta bateria, jeden paluszek AA tutaj wytrzyma. A dodatkowo to, co widzicie tutaj, to jest moja własna G305, którą sobie po prostu zmodyfikowałem, zmieniłem do wszystko. I to jest również piękne w tej myszce, że modyfikacja tej myszki, jeśli chcecie się w to bawić, albo ktoś lubi się czymś takim bawić, jest bardzo prosta. Jest to genialne również takie wejście w ten świat modyfikacji myszki. Można tutaj zmienić switchem, można zmienić obudowę, można wyjąć tak naprawdę baterię i zmienić ją zamiast takiej baterii AA, dać tutaj mniejszy paluszek AAA i oszczędzić jeszcze wagę. Po prostu genialna myszka do wszystkiego. Mała, wygodna dla osób o mniejszych i średnich dłoniach, zarówno do codziennego użytku, jak i do grania. Ja ją kocham całym sercem i to jest właśnie ta wyjątkowa myszka, którą tutaj daję. Bo po prostu wiem, jak genialny stosunek ceny względem tego, co otrzymujemy, ten sprzęt posiada. Genialny sensor, genialne wszystko. Po prostu. Jeśli jednak wiecie, że ktoś posiada na przykład myszkę na przewodzie, dobrą myszkę i ma na przykład już dobrą podkładkę i dobrą klawiaturę, to wtedy bardzo fajnym prezentem jest tak zwane mouse bungee. I chociaż wygląda to niepozornie, to daje to naprawdę dużo. To jest akurat wersja trzecia od Razera. Rok temu polecałem jeszcze wersję drugą, no ale jak widać Razer te rzeczy również ulepsza. I mam tutaj dwie różne możliwości. Razer jako sprzęt bardziej elegancki, znacznie lepiej wykonany, minimalistyczny oraz Crux jako sprzęt, który jest znacznie tańszy od Razera, często dwukrotnie tańszy, ale jego ten gamingowy, taki agresywny design nie musi się wszystkim podobać. Tak więc to jest raczej dla osób, które lubią taki design, albo po prostu dla osób młodszych. I co w takim razie takie mouse bungee robi? Mouse bungee ma tylko i wyłącznie jedno proste zadanie. Ma po prostu za zadanie utrzymać przewód. Więc waga przewodu, którą normalnie tak naprawdę ciągle musimy ciągnąć za naszą myszkę,
spoczywa w rzeczywistości na tych dwóch miejscach i jest w całości trzymana przez mouse bungee. Dzięki temu nasza myszka, kiedy ją podłączymy do takiego mouse bungee, wydaje się o wiele lżejsza, ponieważ nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że ta cała masa przewodu, który jest długi, który przecież nam trze o nasze biurko, który nam opada, aby wreszcie trafić do portu USB, cały ten przewód w rzeczywistości bez przerwy ruszamy. Bez przerwy musimy go ciągnąć. Więc mouse bungee właśnie w tym pomaga, że z myszki przewodowej, nie chcę powiedzieć, że tworzy myszkę bezprzewodową, ale zdecydowanie użytkowanie takiej myszki jest po prostu o wiele bardziej komfortowe. Więc jeśli ktoś ma myszkę przewodową i chcecie mu to robić fajny prezent, mouse bungee jest moim zdaniem genialnym dodatkiem, a dodatkowo fajnie wygląda. A, no i dla fanów RGB i podświetlenia, to Razer wypuścił nawet to mouse bungee z podświetleniem wokół. Teraz już wszystko chyba ma podświetlenie RGB, więc jeśli chcecie, to istnieje nawet coś takiego. Przejdźmy w takim razie do czegoś, co nazwę po prostu bardzo fajnym gadżetem. Rok temu polecałem tak zwane keycapy puddingi od SPC, tylko w wersji czarnej, a teraz pojawiły się również puddingi w wersji białej. Co to w ogóle jest keycap, pudding, o co w tym wszystkim chodzi? Jest to nic innego jak po prostu klawisz. Klawisz od góry montowany do klawiatury mechanicznej, co bardzo ważne, i który to w połowie ma jakiś dany kolor, na przykład biały albo czarny, a w połowie jest przeźroczysty. I dzięki temu, że ta dolna część jest taka mleczna, ona bardzo fajnie rozprasza światło i po prostu podbija to podświetlenie naszej klawiatury. Tak więc, kiedy zamontujemy takie keycapy, nasza klawiatura dostaje dosłownie drugie życie. Dodatkowo są to keycapy na double PBT, one wytrzymają po prostu dłużej, tak więc jest to bardzo fajna opcja dla osób, które wiecie, że mają klawiatury mechaniczne albo mają jakieś na przykład już starsze klawisze, ponieważ za pomocą jednej zmiany, tylko i wyłącznie klawiszy, ta klawiatura naprawdę dostaje drugie życie. Wygląda to obłędnie, jest to moim zdaniem bardzo fajny prezent. Dodatkowo, nie wiem jak inni, ale przynajmniej ja mam tak, że kiedy zmieniam te klawisze, czuję się jak taki dzieciak, który dosłownie wręcz od nowa układa jakieś klocki Lego albo jakieś puzzle, ponieważ tak przyjemna jest cała ta transformacja klawiatury. Ze starszej, być może zużytej, z jakimiś gorszymi klawiszami, nawet nie PBT, na coś genialnie wykonanego. I to wszystko również kosztuje poniżej 100 zł. Tylko i wyłącznie jedna uwaga, o której muszę wspomnieć. Niektóre klawiatury mogą mieć troszkę niestandardowy rozkład klawiszy. Na przykład klawiatury Corsair, które widzicie na przebitkach, moje własne, mają inny rozkład niektórych klawiszy i tych wtedy nie mogę wymienić, aby wyglądało to idealnie. Więc warto to sprawdzić, ale w rzeczywistości, nawet jeśli nie będzie coś pasować, to nie będą pasować najczęściej 4, może 6, może 8 klawisze, ale cała reszta będzie całkowicie standardowa. Więc miejcie to na uwadze, ale gwarantuję Wam, w każdym innym przypadku to będzie genialnie wyglądać. Po prostu genialnie wyglądać. No dobra, przechodzimy do ostatnich rzeczy. Ostatnio na kanale pojawił się materiał, gdzie porównywałem uchwyty oraz ramiona do monitorów za 100, 200, 300 oraz 800 zł. I właśnie je chciałbym również tutaj polecić. Może nie akurat to za 800, bo jest po prostu za drogie, ale to za 100, 200 bądź 300. Uchwyt czy ramię do monitora to moim zdaniem genialny prezent. Z tego względu, że chyba każda osoba, która przeszła z normalnej podstawki na uchwyt, zgodzi się ze mną, że taki uchwyt albo takie ramię daje nam tak absurdalnie dużo miejsca na biurku, że tego się nie da opisać. To po prostu trzeba poczuć. Nagle zdajemy sobie sprawę, że całe biurko, które mamy przed sobą, możemy zacząć używać. Kiedy normalnie na zwykłej podstawie, to podstawa zajmuje strasznie dużo miejsca. No i po prostu chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem jest to genialny prezent. Jeśli ktoś ma już jakąś fajną podkładkę, klawiaturę, myszkę, mouse bungee, cokolwiek, a ma jakiś monitor, który zajmuje mu mnóstwo miejsca na biurku, to czemu by nie zainteresować się czymś takim? Nie mówię, że akurat tym dosłownie produktem, ale po prostu kategorią uchwytów bądź ramion do monitorów. Nie wyobrażam sobie, dosłownie nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek, kto dostanie taką rzecz, nie będzie z niej zadowolony, ponieważ każdy uchwyt, nawet taki za 80 zł, jest moim zdaniem znacznie lepszy od jakiejkolwiek podstawy na biurku. I nawet jeśli na początku będzie kręcił nosem, to w momencie, jak wszystko zamontuje na biurko, usiądzie na tym biurku i zda sobie właśnie sprawę, że nagle ma dwa razy więcej miejsca na tym biurku, to powie: wow, to był genialny zakup. Albo dla siebie, albo dla kogoś, kogo chcecie obdarować. Pomyślcie o tym, naprawdę o tym pomyślcie. I już tak naprawdę powoli kończąc odcinek, dwie jeszcze propozycje dotyczące monitorów, ponieważ to tym głównie aktualnie się zajmuję, a wcześniej zajmowałem się peryferiami, klawiaturami, myszkami, testami podkładek i tak dalej, dlatego też one się znajdują w tym moim prezentowniku, ponieważ monitory to jest zbyt drogi mimo wszystko temat, żeby tylko i wyłącznie je polecać w takich prezentownikach. Więc na samo zakończenie dwa monitory. Jeden za około 600 zł, drugi za około 850. Pierwszy to LG 24 MP60G.
czyli odświeżona wersja legendarnego monitora 1080p 24 cale 75 Hz na matrycy IPS. Standardowy czat reakcji pikseli, przyjemne, naturalne, normalne kolorki, normalna maksymalna jasność, ale to co jest najważniejsze w tym monitorze to to, że posiada port DisplayPort i podłączając się do tego właśnie portu za pomocą karty graficznej od Nvidia jesteśmy w stanie włączyć G-Synca, co nie istnieje w konkurencji w tym budżecie od na przykład Samsunga czy Acera. Więc jest to po prostu bardzo fajny, normalny, zwykły monitor do codziennego użytku, pracy i do jakiegoś tam grania. Jeśli jednak chcielibyście sobie albo komuś kupić monitor stricte do gier w budżecie poniżej 900 zł, to popatrzcie proszę na Gigabyte G24F, który to moim zdaniem dumnie teraz zasiada jako ten monitor, który ma najlepszy stosunek tego, co oferuje, względem tego, co dostajemy na rynku. Genialna podstawa, fajna jakość wykonania, fenomenalny czas reakcji pikseli, obraz podczas ruchu jest czysty jak łza, 170 Hz odświeżania, panel IPS, dobra maksymalna jasność, dobry input lag, no i oczywiście działający G-Sync. Jakby ten monitor jest kompletny. On kosztuje często 250-300, być może złotych więcej niż ten poprzedni LG, ale daje nam w zamian tak bardzo dużo, że jeśli wiecie, że ktoś chce grać albo dużo gra w gry, to zdecydowanie warto się na tym zainteresować, ponieważ te właściwości tego monitora są znacznie lepsze właśnie do grania. Ale szeroki gamut, bardzo nasycone kolory oraz odrobinę lepszy od standardu kontrast również sprawdzi się w normalnym, codziennym użytkowaniu, graniu itd. Moi drodzy, to było dosłownie wszystko i mam nadzieję, że ten materiał Wam się jak najbardziej podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, zostawcie proszę wtedy łapkę w dół. Powiedzcie, co Wam się nie podobało, abym wiedział, co mogę poprawić. I dodatkowo mam do Was jedno bardzo proste pytanie. Czy Waszym zdaniem te prezenty są fajne? Czy Wy posiadacie któraś z tych rzeczy, które ja tutaj poleciłem? I czy Wy możecie potwierdzić moje słowa, że to są po prostu dobre rzeczy? Piszcie śmiało w komentarzach, a jeśli macie jakieś swoje propozycje, które powinienem tutaj zamieścić, również piszcie śmiało w komentarzach. Ja mam nadzieję, że po prostu było fajnie, ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.